Dzień dobry, Marcin Truk, Telewizja Niezależna Lublin. Witam Państwa radośnie w wolny piątek wraz z uczestniczącym w studiu panem profesorem Piotrowskim. Dzień dobry, panie profesorze. Czemuż tak radośnie, to już mówię od razu, bo Sejm uchwalił budżet na nowy rok i radośnie twierdzi, że inflacja, która nas dręczy od jakiegoś czasu, spełznie poniżej 10%. No, wspomnijmy jeszcze taki fakt, że w zeszłym roku Sejm uchwalając budżet twierdził, że inflacja będzie na poziomie sięgającym mniej więcej niż 5%. To jednak zweryfikowała rzeczywistość dość, no można powiedzieć, złośliwie, jeśli chodzi o inflację i jej wysokość. Plus jeszcze oczywiście gdzieś tam pochowano wydatki na wojsko. I budżet ma mimo tego wynosić ponad 600 miliardów złotych. No, całkiem wypasiony jak na polskie warunki. Tylko pytanie, co oni zrobią z tym budżetem i jak go zagospodarują? Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich państwa. Równie radośnie, bo adwentowo mamy radosne oczekiwanie na przyjście Chrystusa. No i jak pan redaktor rozpoczął od budżetu, no to trzeba przypomnieć, że cała Polska wie, że oprócz tego budżetu, o którym mówimy, czyli oficjalnego, jest jeszcze budżet nieoficjalny, bardzo duży, który waha się według specjalistów, to jest może 200 miliardów, może 300 miliardów poza i te budżety się po prostu nie spinają. Więc mówimy tutaj o pewnych prognozach, które ocierają się o wróżby. Więc jeśli wychodzi premier Mateusz Morawiecki i coś mówi o budżecie, to ja myślą sięgam do takiego pana Kaszpirowskiego, bądź do tych, co wróżą, jaka może wypaść szóstka w totolotka. No i to są mniej więcej tego typu prognozy. Sam pan redaktor wspomniał, że w tym budżecie zakłada się, że w przyszłym roku inflacja nie sięgnie nawet 10%. A jednocześnie przypomniał pan redaktor, że Mateusz Morawiecki zakładał, o tam za nami się wyświetla, że w tym roku inflacja wyniesie dokładnie 3,3%. 3,3%. A jak wiemy już teraz, bo właśnie podał odpowiedni urząd, że inflacja wynosi ponad 17%, a ma sięgnąć 20%, więc pan Mateusz Morawiecki pomylił się 6-7-krotnie. 3 razy 7, 21. Proszę, że muszę małe sprostowanie tutaj wnieść, bo to było za rok 2022. Zakładane w początku roku te 3%. Tak. A w tym roku zakłada się, że budżet przyszłoroczny będzie operował w warunkach inflacji około 10%. No tak, ale wracam do podanych wcześniej danych, że skoro Mateusz Morawiecki zakładał, że w tym roku ta inflacja sięgnie 3,3%, a mamy blisko 20%, bo realnie, no, formalnie mamy 17 z hakiem procent, ale realnie mamy 20% i więcej, no bo benzyna jak kosztowała 4,50, a kosztuje w tej chwili 7,80, diesel chociażby, no to jest 40-45%, jak masło kosztowało 4,50, a kosztuje 8,50, no to też jest ponad 40%. No i to wszystko rzutuje niestety. No to jeśli wtedy zakładał 3,3%, a mamy prawie 20, czyli 6-7 razy się pomylił, razy mniej, tak? Założył. No to jeśli przyjmiemy ten sam wskaźnik, że on zakłada, że będzie niecałe 10%, a przecież wszyscy wiedzą, że na początku spodziewana jest recesja i ta inflacja jeszcze skoczy, no to wobec tego jakby to pomnożyć razy 6, no aż się można przestraszyć, że to będzie powyżej znowu 50-60% tej inflacji. No i budżet oczywiście. Ten budżet, jak pan redaktor powiedział, humorystyczny, opiewa na ponad 600 miliardów, czyli około 605 miliardów ma być wpływów, a ponad 670 ma rząd sobie wydać. No ale zwróćmy uwagę jednak na fakt, że przed tak zwaną pandemią, kiedy startowałem na prezydenta Polski, to budżet kraju naszego wynosił 430 miliardów. I miał być zrównoważony. I miał być zrównoważony. I teraz nie odnotowujemy jakiegoś skoku.
notujemy żadnej prosperity, wręcz przeciwnie, rosną podatki, inflacja szaleje, jest po prostu źle z gospodarką na skutek tych lockdownów, a budżet nam spęczniał o 50%. Od 430 miliardów, połowa, no to 200 ileś, no to akurat budżet nam się powiększył. No to skąd te pieniądze? No to odpowiedź jest prosta. Złupienia podatników, złupienia przez ten rząd Polaków, jeśli na Orlenie podwyższa się ceny paliw i to bez uzasadnienia, bo nimi się manipuluje de facto, a zasłania się tylko wojną na Ukrainie, kiedy szaleje inflacja, jest drożyzna, no to po prostu rząd w takiej sytuacji się porusza, czyli w tej mętnej wodzie, licząc, że Polacy się po prostu nie zorientują. I wracam raz jeszcze do tego drugiego budżetu, dlatego żaden z poważnych ekonomistów, którzy nawet wypowiadają się w mediach rządowych, czyli tego głównego nurtu, twierdzi, że się nie pokusi o żadną merytoryczną prognozę finansów publicznych, gdyż tak duża ilość pieniądza jest wyprowadzona poza budżet i tworzy tak zwany drugi budżet, budżet drugiego obiegu. I to jest chyba ten budżet przeznaczony na obronność, czy tak? Również, ale przede wszystkim idzie tam na przykład o niwelowanie strat wynikłych z inflacji, przepraszam, z tych lockdownów, z po-covidowych, ale mamy tam przecież i te budżety solidarnościowe i mamy te, którymi operuje minister sprawiedliwości i te patriotyczne na te wszystkie fundacje, fundacyjki i tak dalej, które są wyprowadzone poza i poprzez banki, które są kontrolowane przez rząd. Także żaden z ekonomistów nie potrafi podać dokładnie wysokości tego drugiego budżetu, ale słyszałem w wypowiedziach poważnych profesorów od ekonomii, że oni to szacują na 200 miliardów, przynajmniej jeszcze kilka miesięcy temu, 200 miliardów złotych, może nawet więcej niż 200 miliardów złotych. Oj, takie tam drobniaki. No dla kogo drobniaki? Dlatego drobniaki, ale żartuję sobie. Jeśli w tym budżecie nie przewiduje się adekwatnych podwyżek dla nauczycieli, na przykład, o co się domagano, a w tymże budżecie zakłada się podwyżkę dla Telewizji Polskiej de facto, bo to są dla mediów wszystkich, ale najwięcej korzysta Telewizja Polska. W ubiegłym roku, czyli w tym roku, bo ten rok dobiega już końca, rząd PiS-u podarował tej telewizji rządowej 2 miliardy złotych, a teraz, jak się dowiadujemy, ten budżet ma wzrosnąć o 700 miliardów. No to, panie redaktorze, proszę? Milionów. 700 milionów, przepraszam. 2 miliardy 700 milionów. No to, panie redaktorze, no to ile to jest? No to to jest... To 1/3 budżetu praktycznie. No, czyli tam, gdzie chcą realnie działać, bo szykują się do wyborów i potrzebna im tuba propagandowa, to wiedzą, ile trzeba taki podmiot dokapitalizować. A tam, gdzie nie chcą tego uczynić i lekceważą społeczeństwo, no to podają takie o tam dane, że inflacja będzie poniżej 10%, jak w tej chwili jest ponad 17% i rośnie, i prognozy są takie, że przekroczy 20% oficjalnie. Ale to mówię, no to się zestawia z jednej strony i bochenek chleba, i masło, i czołgi, i lokomotywy, tak? Tutaj się nie zbilansujemy. Realnie przecież ta inflacja jest odczuwalna na poziomie przynajmniej 30%, jak nie 40%, o czym mówiłem, w porównaniu do produktów spożywczych. No to wspominają mi się czasy, jak za czasów niesławnego Jerzego Urbana. Jerzy Urban komunikował, że to zdrożało, tamto zdrożało, ale staniały czołgi i lokomotywy. Ale proszę przypomnieć sobie jego słowa, powtarzane do dzisiaj. Rząd i tak się wyżywi, tak? Tak jest. I tutaj może nie są artykułowane słowa Jerzego Urbana, ale działalność jest podobna. Rząd się wyżywi, bo oni sobie podwyżki zapewniają, natychmiast waloryzują, dodają. Żaden z polityków nie jest niezadowolony. Początkowo protestowali, proszę sobie przypomnieć, na przykład posłowie Koalicji Obywatelskiej czy PSL-u, że tutaj są nagle podwyżki dla posłów, a nie powinno być, ale jak poprotestowali 2 dni, no to się ucieszyli i do dzisiaj biorą te podwyżki. Także ten rząd dość sprytnie działa, czyli zabiega o to, aby decydenci w parlamencie czy ministrowie
mieli okazałe pensje i byli tak zwanymi tłustymi kotami. Ich to w ogóle nie dotyka. Mówiąc drobniaki o tych całych, jak to się mówi, tajnych budżetach, miałem na myśli tutaj sytuację taką, że ponoć jesteśmy już prawie, że posłowie z Unią Europejską i ponoć już mamy tuż, tuż do wypłaty środków europejskich, które są wyliczane na ciężkie miliardy. Dlatego tak powiedziałem, że te 2 miliardy, te 200 miliardów złotych, no to tam drobne w porównaniu z tym, co mamy dostać. W każdym programie pojawiają się nowe sformułowania, czy to ze strony pana redaktora, że już tuż, tuż, że ponoć, że mamy dostać. Ja jadąc tutaj do studia włączam z reguły stację propisowską Polskie Radio 24, które nadaje na okrągło i prezentuje tylko linię rządową. Tak na marginesie tylko jako historyk zaznaczę, że czynię to w takiej pewnej korelacji z jednym panem, który nazywał się Kazimierz Leski, pseudonim Bradl, w czasie II wojny światowej był szefem wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej i on świetnie mówił po niemiecku, wcielał się w postać nawet niemieckiego generała i aby nie odbiegać od żargonu niemieckiego używanego przez oficerów, to codziennie wieczorem czytał sobie Mein Kampf w oryginale. Więc ja też włączam stację rządową, aby nie wypaść z tego obiegu i z tego żargonu. I tutaj jadąc słyszałem Andrzeja Dudę, nazywanego prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który właśnie mówił o tych funduszach przywołanych przez pana redaktora, że tuż, tuż, że ponoć. I on użył takiego sformułowania, że przedłożył projekt ustawy prezydenckiej, która już miała tuż, tuż odblokować ponoć te środki, ale on powiedział, że chciał rozwiać wątpliwości Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No zwróćcie państwo uwagę, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał prawomocny wyrok, że Polska łamie traktaty i w tym wyroku stwierdził, że musi Polska zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i przywrócić sędziów do pracy, dopóki tego nie zrobi, dopóty będzie płacić 1 000 000 euro kary dziennie. I panie redaktorze, mówiliśmy tydzień temu, 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, będziemy powtarzać. Od poprzedniego programu zapłaciła Polska 7 milionów euro, 35 milionów złotych blisko. Jak za tydzień się spotkamy, to znowu będziemy mówić prawie, rozwiać wątpliwości. Płacimy kary, mamy wyrok, po prostu mamy wyrok, licznik bije, a Andrzej Duda wychodzi i mówi, że chce jakieś wątpliwości rozwiewać. No jak rozwiać wątpliwości, jak my mamy wyrok? Należy po prostu zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. Nie należy jej modyfikować, mówiłem wielokrotnie, umawiać się na coś. Tylko zwołać Sejm, przegłosować, że ona jest zlikwidowana, przywrócić tych sędziów. No i trzeci punkt będzie bardzo trudny, bo chodzi o tych sędziów, którzy wydali wyroki i tych wyroków jest ponad 1 000 000 grubo i nie wiadomo, co z nimi zrobić. No ale ten pierwszy krok musi zostać wykonany. No ale jeśli mamy, powtarzam, prawomocny wyrok o łamanie traktatów, karę dzienną 1 000 000 euro, a Andrzej Duda mówi o jakimś rozwiewaniu wątpliwości. No to przecież to jakieś są żarty. I za chwilę znowu usłyszymy, że ktoś z kim negocjuje, że uzgadnia jakieś stanowisko, że tak jak pan ten Szynkowski, Welsenk, chce poznać dopiero opinie, które są kreowane w Unii Europejskiej. No o czym oni mówią? Po prostu z tego należy natychmiast uciec. To powtarzam po raz enty, że to jest ferajna bezrefleksyjnych dyletantów, ale część z nich to niestety gra na niekorzyść Polski i wie, o co tutaj chodzi, bo w tej chwili, jak sprawdzałem przed programem, to za samo niezlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej Polska już płaci 407 milionów euro, czyli blisko 2 miliardy złotych. Jak się spotkamy za tydzień, to będzie 414, potem 421 milionów euro i jakoś w przestrzeni medialnej, rządowej, ale nie tylko, nie słychać tych prostych słów. Natychmiast zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, żeby nie płacić tych kar, a później możemy rozmawiać. No teoretycznie już niby ta izba została postawiona w stan likwidacji, a teraz nieposłusznymi sędziami ma się zajmować Naczelny Sąd Administracyjny.
Wszystko to mówimy teoretycznie. Obracamy się w pewnej bańce słownej. Otóż ten rząd przyjął taką taktykę, że nie likwiduje Izby Dyscyplinarnej, tylko będzie sobie dyskutował, jak zmieniać jej nazwę, prerogatywy i tak dalej. W wyroku jest jasno powiedziane, trzeba ją zlikwidować, a jak chcą, mogą na drugi dzień powołać inną o nazwie Kubusia Puchatka. No i oczywiście w tej chwili podkulają ogon. To mówiłem wielokrotnie, że z Unią Europejską tu nie ma szans w ogóle wygrać. Ponad rok temu byłem pytany w rządowym, jak sądzę, Radiu Wnet przez redaktora Krzysztofa Skowrońskiego, czy sądzę, że Polska, polski rząd przegra tę batalię z Unią. Ja powiedziałem, że on już przegrał, czyli ponad rok temu, że on już przegrał i należy z tego czerwonego pola jak najszybciej uciekać. A teraz, no cóż, no jak to opakują słownie, pan redaktor mówi o tym NSA, czyli Naczelnym Sądzie Administracyjnym. No to jak słyszę, to ten projekt, o którym rozmawiamy, to chyba 2-3 godziny przed wejściem do studia został już wycofany, bo się okazało, że pojawiły się ekspertyzy prawne, że będzie ten manewr przerzucenia prerogatyw, o których mówimy, do NSA, będzie niekonstytucyjny po prostu. Mówię, to jest ferajna bezrefleksyjnych dyletantów. Raz jeszcze powtórzę. Dziś w nocy należy natychmiast zwołać Sejm, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, przywrócić tych kilku czy kilkunastu sędziów i zdjąć z nas ten ciężar kar, 1 000 000 euro dziennie, a jutro, pojutrze, po pojutrze można zastanawiać się nad takimi scenariuszami bądź innymi, ale pójdzie sygnał, że myśmy to zlikwidowali. Wobec tego nie płacimy kar i możemy rozmawiać. Tak samo uruchomienie KPO jest zależne między innymi od, bo tam jest w tej ustawie, w tym rozporządzeniu unijnym właściwie, podpisanym przez Mateusza Morawieckiego, pieniądze za praworządność, jest napisane, że można nam wstrzymać wszystkie środki, jeśli nie wykonujemy wyroków, a nad nami wisi prawomocny wyrok TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc do pracy przed świętami, parlamentarzyści. No podobnie do pracy chyba będzie musiał przystąpić jeszcze raz pan minister Czarnek, ponieważ okazało się, że wariacja jego prawa, tak zwanego Lex Czarnek 2.0, nie została tutaj poparta przez prezydenta Dudę. Co się zadziało? Dlaczego w sumie rzecz biorąc politycy z tego samego jakby pnia politycznego nagle rozchodzą się, jeśli chodzi o drogi prawne? No to chwytając się za słowo, które użył pan redaktor dotyczące pracy pana ministra Czarnka, no to ja bym wyszedł od tego, że pan minister od początku swojego urzędowania, moim zdaniem, i nie tylko tutaj jako minister szkolnictwa, nauki i tak dalej, ale także jako wojewoda, nie stawiał na pracę, tylko stawiał na szum medialny i kreowanie swojego wizerunku. I na tym cierpi szkoła, na tym cierpią problemy, które realne mają nauczyciele, bo tu idzie tylko o wzniecenie tego szumu medialnego, dlatego, żeby promować własną osobę. W kręgach wtajemniczonych w Prawie i Sprawiedliwości mówi się od dawna, że obecny pan minister, czyli Przemysław Czarnek, celuje w prezydenturę, czyli chce być kandydatem tej formacji rządzącej, zwanej humorystycznie Zjednoczoną Prawicą, chce być kandydatem na prezydenta. Wobec tego, jeśli mówi pan redaktor o pracy, no to jeśli będzie zostanie wybrany prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, to będzie mógł cofnąć to weto, które zapowiedział właśnie Andrzej Duda, no i wtedy się napracuje. A jeśli już chodzi o pana prezydenta Dudę, to właśnie on zakomunikował, że o tych pracach odnośnie Sądu Najwyższego nie był poinformowany, w związku z czym nic na ten temat nie ma do powiedzenia. Tak, czytałem wypowiedź Andrzeja Dudy, którego nie nazywam prezydentem, bo został wybrany w niekonstytucyjnym terminie, więc moim zdaniem jego wybór jest nieważny, no ale jest tak określany.
To, co pan redaktor przytoczył, uznane jest z mediów, ale niektóre media poszły dalej i cytowały dalej prezydenta, twierdząc, że w podtekście tej wypowiedzi jest insynuacja, czy też nawet wskazówka, że podobnie jak z tą nową ustawą dotyczącą szkolnictwa nie podpisze, tak samo tutaj sygnalizuje, że nie podpisze tego. Dlatego pan redaktor tak się uśmiechał na samym początku, mówił, że już prawie, już, już prawie mamy. Już był w podwórku, już witał się z gąską. No to jeszcze nie, bo raz zdjęte z Sejmu, dwa jest sygnalizacja, że to jest niezgodne w ogóle z konstytucją, trzy, że nie godzi się na to Solidarna Polska, czyli część posłów PiSu, cztery, że prezydent najprawdopodobniej by to zawetował. No wobec tego po co w ogóle rozgrzebywać kolejny projekt? Powtarzam raz jeszcze, nic innego zwołać Sejm i zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, a po Bożym Narodzeniu powołać sobie jaką się chce i to już będzie całkiem nowy projekt i Komisja Europejska będzie musiała się od nowa tym zajmować, co potrwa przynajmniej rok, a najpewniej półtora roku. Skoro już mowa o dyscyplinowaniu, to znani jesteśmy z ułańskiej fantazji, zwłaszcza za kółkiem, jeśli chodzi o kierowców, prawda? No i niestety, na nic prośby, na nic groźby, na nic kary. Jak przekraczaliśmy tą prędkość, tak przekraczamy. I w końcu rząd tutaj złapał się jakby ostatniej deski ratunku. Zaczął zabierać winowajcom prawa jazdy. Co okazało się, że jest niekonstytucyjne, jak się okazuje. Podobnie jak mam wrażenie, że jest niekonstytucyjnym na przykład przy wymianie prawa jazdy wciskać człowiekowi, gdy ma prawo jazdy bezterminowe, prawo jazdy opatrzone terminem ważności. I gdy nie wiadomo o co chodzi albo budzi zdziwienie, to zazwyczaj chodzi tutaj o pieniądze. Przede wszystkim o pieniądze, żeby wymieniać prawa jazdy i szukać takich nowych udogodnień w cudzysłowie dla kierowców, żeby musieli płacić, no bo jeśli zamienia się, jak pan redaktor mówi, bezterminowe na terminowe, no to za sam blankiet trzeba zapłacić, za wnioski trzeba zapłacić, inne jeszcze trzeba wypełnić pewnie zobowiązania, za które trzeba płacić. No tutaj Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to jest niekonstytucyjne, no ale ile my mamy przepisów, ile działań jest niekonstytucyjnych, tak? To jak już mówiłem, można nauczyć się na pamięć całej konstytucji, wymieniając, gdzie ten rząd łamie przepisy konstytucyjne. No ale odnosząc się do tychże radarów, rozmawiałem ze znajomym, który jechał w terenie zabudowanym, został nagrany, że jechał 104 km, a można było 50, czyli przekroczył o te 4 km dozwoloną prędkość przed zabraniem prawa jazdy. I zabrano mu na 3 miesiące prawo jazdy, po czym jak dokonano analizy, czyli walidacji tych wszystkich urządzeń, bo tam też się powołuje, o ile dobrze pamiętam, Trybunał Konstytucyjny na to, że na przykład na tle jakiejś siatki metalowej czy coś może dojść do odbić i do przekłamania tej prędkości. I tak też się stało z moim znajomym i okazało się, że on jechał 98, czyli nie przekroczył tych 50 km na godzinę, ale cóż z tego, jak i tak na 3 miesiące zabrano mu prawo jazdy, czyli bezprawnie, bo nie przekroczył tej prędkości. W związku z tym, no tutaj mamy do czynienia z całym zbiorem kuriozalnych przepisów i wielu twierdzi, że jest proste wyjście, że nie należy zabierać prawa jazdy, karać w ten sposób ludzi, tylko wprowadzić normalny taryfikator. Jeśli umawiamy się, że ta prędkość powinna być dotrzymywana, no to nawet jak twierdzą niektórzy, jeśli jest 50 na godzinę, no to jak ktoś przekroczy jeden, będzie jechał 51, no to 1000 zł niech zapłaci za przekroczenie tego jednego. Jak będzie jechał 53, to 3000 zł zapłaci, tak? Ale nie będzie tutaj możliwości odebrania prawa jazdy, bo na przykład czy taki kierowca, który pracuje zawodowo jako kierowca, straci takie prawo jazdy na 3 miesiące, bo przekroczył tam
właśnie tych parę kilometrów więcej, to czy nie lepiej, jak on zapłaci ten mandat 3, 4 czy 5 tysięcy, co będzie dolegliwe i podejrzewam, że drugi raz już nie przekroczy, ale nie straci możliwości pracy i jak zarabia na przykład 5 tysięcy miesięcznie, to 15 tysięcy traci na czymś takim. Także czy nie lepiej te kary jakoś unormować? Ja byłem w Stanach Zjednoczonych i też kierowałem samochodem i na autostradach, gdzie było ze 6 pasów do Chicago, pamiętam, wszyscy jechali równiutką prędkością i to było na nasze w przeliczeniu mil około 100 na godzinę i nikt nie jechał szybciej. Ja myślałem, że to jakiś korek na autostradzie, czy też nie. Nie, no po prostu ludzie są tak przyzwyczajeni. I też tam nie zatrzymuje się, policja nie zatrzymuje ludzi, jeśli nie popełnią wykroczenia. Znam osoby w Stanach Zjednoczonych, opowiadano mi o takich, że ma prawo jazdy 30, a nawet 40 lat, jeździ codziennie i nigdy nie był zatrzymany przez policję, bo nie popełnił wykroczenia. Natomiast oczywiście tam też są inne takie. Pewien znany artysta z Lublina, już nie żyjący, sam mi opowiadał, że jak przekroczył prędkość tam dosyć znacznie, no to nawet wysyłali go do psychiatry, bo uważali, że być może on jest niespełna rozumu, skoro jest napisane, dajmy na to, że do 50 km na godzinę, on jedzie 100, tak? No to wobec tego coś musi mieć z psychiką, ale tutaj ja bym był za prostymi rozwiązaniami. Po prostu jeśli już chcemy dbać o bezpieczeństwo, no to wprowadźmy bardziej surowe kary, ale nie pieniężne po prostu za to, jeśli ktoś chce się rozpędzić, jeśli ktoś chce na urodziny sobie pogonić ulicami miasta te 20-30 kilometrów szybciej, no to niech się szykuje, że będzie musiał ileś tysięcy zapłacić i taki będzie miał prezent urodzinowy, ale nie to, że pozbawia się go możliwości w ogóle kierowania pojazdem. No jak już mówimy o świętowaniu, to rząd przyszykował też niespodziankę dla tych, którzy poświętowali zbyt intensywnie, czyli po prostu, jak to się mówi, dali w szyję, cytując znanego nam polityka. Więc zaczyna się mówić o tak zwanej kasacji samochodu osoby, która nadużyła trunków wyskokowych. Czyli po prostu napiłeś się, wsiadłeś, tracisz samochód. No, co na to Trybunał Konstytucyjny powie? Spodziewam się, że również stwierdzi, że będzie to niekonstytucyjne z racji nierównego traktowania przez prawo. Wielu ekspertów, ale i prawników zwraca uwagę na fakt, że oczywiście, jeśli ktoś, żeby była sprawa jasna, nie należy kierować pod wpływem alkoholu, absolutnie, no ale jeśli ktoś to czyni, no to podlega karze, czy to finansowej, czy nawet pozbawienia wolności. I czy kieruje Trabantem, czy kieruje Jaguarem, czy Mercedesem, no to podlega takiej samej karze, panie redaktorze, tak? Jest pewna dozwolona dawka, którą może kierowca spożyć. Kiedyś tutaj mówiliśmy już o tej sprawie na antenie. U nas jest 0,2 promila. W Unii Europejskiej, w krajach Unii Europejskiej to jest 0,5, w niektórych jest 0,8. Najpiękniej jest w Irlandii. No, już można mieć cały promil. Ale najczęściej jest to 0,5. Natomiast jeśli idzie o odbieranie samochodów, no to są argumenty, które dowodzą w perspektywie braku konstytucyjności tych zapisów, że jeśli ktoś jedzie samochodem za 3000 zł, to traci taki samochód, a jak ktoś jedzie za 300 tysięcy zł, to traci ten samochód za 300 tysięcy zł. I to jest nierówne traktowanie obywateli i myślę, że ten argument powinien zostać uwzględniony. Jeśli ktoś twierdzi z prawników, a słyszałem takie opinie, no to zabierzmy mu taki drogi samochód, bo to zdaje się dopiero po recydywie, czyli po drugim takiej jeździe pod wpływem alkoholu się ma zabierać te samochody, że on już nie będzie wtedy jeździł. Jest kontrargument i konkretne fakty, że taki człowiek nawet pozbawiony prawa jazdy czy auta, to on sobie i tak kupi samochód za 3000 zł i będzie
nim dojeżdżą. A ponadto te wskaźniki promili, które, po których ma się zabierać samochód, no najdobitniej wskazują, że jak już ktoś wsiada w takim stanie za kierownicę, no to on ma całkowicie wypaczoną poczytalność. No więc to jest kwestia i dla psychologów, i dla prawników, ale ja byłbym tutaj przede wszystkim za równością obywateli wobec prawa. Czyli jeśli mamy przepis, że człowiek jedzie po alkoholu, tyle ma promili, no to płaci taki mandat, od tego momentu jest aresztowany, czy zatrzymany, czy i tak dalej, ale każdy na równi. Czy to jest zawód wykonywany ręczny, czyli czy to jest robotnik, czy to jest kierowca, czy to jest profesor, czy to jest dziennikarz, panie redaktorze, to wszyscy mają być traktowani tak samo, równi według prawa. No, ja się obawiam, że jak to znając pomysłowość Polaków, rozkwitnie leasing samochodowy. Jeżeli wejdzie przepis w życie, oczywiście o zaborze samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu. No tak, ale a propos jeszcze leasingów i tych kar i mandatów, no to tu w Polsce zamiast zabierać te prawo jazdy, o których mówimy, no to przecież pan redaktor pewnie wie, że inna kara jest za to, jeśli się ustali, kto kierował samochodem, a więcej płaci się, jeśli się nie wskazuje sprawcy, kto kierował. No wiem, że w innych krajach to już jest rozwiązane, po prostu mandat trafia do właściciela samochodu i też do tego, który na przykład leasinguje ten samochód. A co on już zrobi, jeśli jest to mandat na to 5000 zł i czy to on sam kierował, czy pożyczył go swojemu bratu, czy szwagrowi, czy cioci, to już niech on sobie sam decyduje, kto za to zapłaci, tak? Ale to już na nim to spoczywa. Moim zdaniem w ten sposób trzeba podejść do przepisów, które będą proste, jasne, przejrzyste. Każdy będzie wiedział, co grozi za takie, a takie przekroczenie prawa, ale podkreślam raz jeszcze, to ma być równe, tak? Równe traktowanie, a nie, że zabór mienia, że za to samo wykroczenie, czy nawet przestępstwo, bo mówimy tutaj o jeździe pod wpływem alkoholu, jeden traci 3000, a jeden traci 300 000. No to jest jednak niesprawiedliwe. Drobna nierówność, krótko powiedziawszy. Panie profesorze, no, dotknęliśmy tematu w sumie poważnego, w trochę może żartobliwej formule, ale teraz dotkniemy zupełnie innego tematu, który powoduje, że trochę włosy się na głowie jeżą. Jest, jak to mawiają Rosjanie, i śmieszno, i straszno, ponieważ w Komendzie Głównej Policji doszło do niespodziewanego wybuchu prezentu, który dostał komendant główny od naszych braci ze wschodu, czyli od Ukraińców. Dochodzą plotki, że wybuch ten spowodował odpalenie granatnika, którym się rzeczeni policjanci bawili. No i teraz tak się człowiek zastanawia, że no ludzie ponoć, którzy no na co dzień mają do czynienia z bronią, jest ona ich narzędziem pracy, i nagle taki powiedzmy taka niespodzianka, że tak można powiedzieć. Komendant główny ląduje w szpitalu. Nikt nie jest winny, śledztwa nie ma, choć niewątpliwie wypadek był. I teraz pytanie, czy ta policja, którą mamy, to jest no, naprawdę szkolona z posługiwania się bronią, czy oni znaleźli sobie po prostu nową zabawkę, którą rozpoznawali i nie wiedzieli, jak jej użyć? No cóż, to są służby specjalne, czyli policja, wojsko są szkoleni w obchodzeniu się z bronią i materiałami wybuchowymi. To jeśli to ma tak wyglądać? No to może wyglądać tak jak w filmie Miś, do którego często wracamy. I jeśli mnie pamięć nie zwodzi, to tam u reżysera Hofandera na ścianie był taki plakat, chyba jeśli się nie mylę, nie ma dublera dla sapera. No więc
Tutaj pewnie też nie ma dublera dla komendanta policji. Takie wypadki się zdarzają, to traktuję jako po prostu wypadek, no bo gdzie jak gdzie, ale w takich resortach jak wojsko, jak policja, jak inne służby, no na co dzień ma się do czynienia z bronią i materiałami wybuchowymi. Mnie bardziej tutaj by zastanawiało, bo za nami się wyświetla, że to był prezent i był podarunek od jednego z szefów ukraińskich służb i że to Ukraińcy darują naszym służbom granatniki. To ja sądziłem, panie redaktorze, do tej pory, że to my dostarczamy broń na Ukrainę. No też mi się tak wydawało. I że cały sprzęt tam idzie. Nawet nie chciał minister Błaszczak pod wpływem Jarosława Kaczyńskiego przyjąć patriotów, które nam oferowali Niemcy, tylko na Ukrainę, wszystko na Ukrainę, czołgi na Ukrainę. Także słyszałem wypowiedzi ważnych ludzi, którzy mówią, że generatory prądów Polski idą w tysiącach na Ukrainę, wszystko idzie na Ukrainę, a tu proszę, prezenty idą w drugą stronę, czyli granatniki. Skąd inąd? No, zawsze, przynajmniej jeśli ja komuś daję prezent, to taki, który mu się przyda i sprawi przyjemność. No więc nie wiem, do czego miał się przydać granatnik tutaj szefowi policji i to podarowany przez służby ukraińskie. No. A już w jaki sposób sprawić sobie przyjemność granatnikiem, to tego już nie ważę się, że tak powiem, nawet przypuszczać. No ale tacy ludzie powinni być, powtórzę raz jeszcze, obeznani z bronią, z materiałami wybuchowymi, no bo wiem, że wielu profesjonalnych funkcjonariuszy z pewnością poradziłoby sobie z czymś takim. No, co jak co. Mnie, prostemu cywilowi, maszyna, że tak powiem, raczej obca. Podejrzewam, panie profesorze, że pan też miałby, jak to się mówi, sporą zagadkę, jak z tego prawidłowo korzystać. Tak, tak. Nie. Ja jestem szeregowym, także nie miałem żadnego przeszkolenia wojskowego. Nie mogę się nawet wypowiadać, ale wiem, że i mam wielu znajomych, którzy są w odpowiednich służbach i wiem, jak odbywa się to szkolenie i na co dzień obchodzą się z tego typu przedmiotami, nazwijmy to. I najbardziej właśnie dziwi ten fakt, że w rękach ludzi, którzy są ponoć profesjonalistami, no, dzieje się taki wypadek. Pożałowania godne, śmiem twierdzić. No tak, no ale to jednak, jak pan redaktor powiedział, wypadek. No, wypadki się zdarzają. No cóż, może coś więcej będziemy wiedzieć za tydzień, a po tygodniu, czyli 7 dniach, jak zapłacimy 7 milionów euro kary kolejnych z Unii Europejskiej. A co, stracił słuch, tak, panie redaktorze? I będzie je kontaktował, że tak powiem. Aha, bo ja nie wiem, jaką ma moc taki granatnik. Znalazł się komendant w szpitalu po wypadku i między innymi zdiagnozowano utratę słuchu. A. Więc miejmy nadzieję, że zdrowie komendanta jednak nie ulegnie pogorszeniu i że wróci do normy i będziemy mogli się dowiedzieć może, co to się zadziało, że tak się ostro bawili chłopaki tym granatnikiem. No ale panie redaktorze, zbliżają się święta, pod choinką dzieci, nie tylko dzieci znajdują prezenty, więc należy sobie życzyć, aby nie przyjmować jednak prezentów z Ukrainy, a przede wszystkim od służb ukraińskich. No i przynajmniej przy dzieciach i przy choince ich nie odbezpieczać. Panie profesorze, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym programie. Państwu również dziękuję za udział w naszej audycji i zachęcam do tego oraz namawiam, żeby każdy z naszych, że tak powiem, abonentów, czyli każdy z naszych subskrybentów, zechciał pomyśleć o tym, żeby wesprzeć nas chociażby skromną kwotą, przykładowo 5 złotową. To nam pozwoli dalej funkcjonować, dalej się rozwijać i dalej przygotowywać programy takie, których nie znajdziecie państwo w mediach tak zwanego głównego nurtu. Niezależne programy przede wszystkim, bo w tym jest nasza siła. Dziękuję bardzo za uwagę. Marcin Tuk, Telewizja Niezależny Lublin, a moim gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski, któremu dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, a państwu za uwagę i cierpliwość.